Wszechświat, kosmos, ogromnie niewyobrażalna przestrzeń, wypełniona materią, gwiezdnym pyłem, planetami, gwiazdami, galaktykami, mgławicami. Pełna miliardów ciał niebieskich, które nieustannie rodzą się, przechodzą przemianę i umierają, aby dać początek nowym. Wszystkie one nie są autonomiczne, lecz powiązane ze sobą siłami, które dopiero poznajemy. Oddziaływania grawitacyjne, ciemna energia, wciąż nowe odkrywane cząstki elementarne. Wszystko to tworzy fascynujący i tajemniczy wszechświat, który dopiero zaczynamy poznawać. Czy jednak my ludzie, nasze ciała, zostaliśmy już na wskroś poznani, zbadani? Owszem, nauka, jaką jest anatomia, odkryła i opisała niemal każdy zakątek naszych ciał. Fizjologia szczegółowo opisuje mechanizmy ich funkcjonowania. Wydawać by się mogło, że wiemy już niemal wszystko o naszej biologii i jedyne, czego nam brakuje do pełni poznania, to wiedza, jak naprawić uszkodzenie naszego wewnętrznego wszechświata. Podlega on nieustannemu działaniu sił zewnętrznych i wewnętrznych, które w naturalny sposób dokonują zmian w naszych ciałach, nazywanych procesem starzenia się, chorobą czy czasem wypadkiem. Historia naturalna naszego gatunku chyba najbardziej naznaczona jest przez szturmy mikroskopijnych najeźdźców, którzy bezlitośnie przypuszczali ataki na nasze cielesne wszechświaty, starając się je unicestwić. W mrokach historii ludzkości, ale także i dziś, czają się koszmary epidemii zdolnych dziesiątkować kraje i kontynenty. Dżuma, cholera, tyfus, trąd, gruźlica, błonica, ospa, COVID-19 były i nadal są zmorą człowieka. Te rzesze mikroskopijnych barbarzyńców są odpowiedzialne za masowe zakażenia i śmierć milionów ludzi. Już od wczesnych lat dzieciństwa podaje się nam wiedzę oraz ostrzeżenia dotyczące złych i czasem śmiercionośnych drobnoustrojów, czekających na naszą beztroskę czy nieuwagę z powodu braku higieny oraz profilaktyki w postaci choćby szczepień. Bakterie i wirusy to wróg i musimy z nimi walczyć, bo inaczej on zniszczy nas. To hasło przewodnie. Taką to prawdę nam wpojono i żyjemy z nią jak z dogmatem. Czy aby jednak nie padliśmy ofiarą półprawd oraz własnej niewiedzy i związanych z nią stereotypów? Świat, w którym żyjemy, jest spójną i zharmonizowaną całością. Każdy element składowy ma swoje miejsce oraz przypisaną rolę do odegrania. W tym świecie nie występują dobre i złe istoty, na przykład napastnice oraz ich ofiary. To my, ludzie, etykietujemy elementy, nazywając je dobrymi lub złymi, oceniając je subiektywnie z ludzkiej perspektywy. Robi krzywdę, a więc jest zły i należy go unikać lub z nim walczyć. Skoro bakterie i wirusy powodują choroby, zatem są złe i z całą mocą należy prowadzić krucjaty przeciwko nim. Człowiek z natury rzeczy dąży do uproszczania rzeczywistości, kiedy stara się ją zrozumieć, a wtedy łatwo o ogólnienia, które pomijają istotne detale. Może więc pozwólmy sobie na komfort poznania tych umykających wielu z nas detali świata mikroorganizmów i ich interakcji z naszymi ciałami. Na początek kilka faktów, które być może będą zaskakujące, bowiem dotyczą zupełnie zdrowego człowieka. Fakt pierwszy. Masa komórek mikroorganizmów występujących w jelitach dorosłego człowieka to około 1,5 kg, podobnie do masy wątroby. Fakt drugi. Suma genów zawartych w mikroorganizmach znajdujących się w człowieku jest 150 do 200 razy wyższa, to jest 3 300 000 genów, niż w ludzkim genomie, który zawiera zaledwie 23 000 genów. Fakt trzeci. W tylko 1 gramie masy stolca znajduje się około 10 do potęgi 12 komórek bakterii, to jest jedynka z 12 zerami. Fakt czwarty. W jelicie grubym, czyli okrężnicy, występuje około 10 do potęgi 14 komórek bakterii, czyli jedynka z 14 zerami. Fakt piąty. Opisano ponad 1000 gatunków bakterii żyjących w naszych jelitach i ta liczba wciąż się zwiększa. Powyższe podstawowe fakty wskazują, że same tylko bakterie, a przecież są i wirusy oraz grzyby, znacząco przewyższają liczebnie nasze własne komórki oraz zawierają wielokrotnie więcej informacji genetycznej niż nasz ludzki genom, a przy tym nie powodują uszczerbku na naszym zdrowiu. Całe to bogactwo mikrobiologiczne nazywane jest mikrobiomem lub mikrobiotą. Już sama tylko ta bardzo ogólna wiedza prowadzi do wniosku, że nie wszystkie mikroorganizmy w naszym ciele są złe i czyhają na okazję, aby nas zakazić i spowodować chorobę oraz śmierć. W istocie, niektóre z nich mogą wykazać się przewrotną naturą. Naukowcy nazywają to oportunizmem. I kiedy my, ich gospodarze, będziemy mieć gorszy okres i nasza odporność zacznie niedomagać, mogą wykorzystać ten moment i przypuścić atak. Są to jednak nieliczne gatunki wobec setek innych, z którymi prowadzimy harmonijne współżycie. Tak naprawdę relacje i stosunki, jakie panują między naszymi wewnętrznymi mikroskopijnymi sąsiadami a nami, są odzwierciedleniem tych samych procesów, jakie przebiegają w naturze, na zewnątrz nas.
Obecnie bardzo modna jest idea dbania o naturę i przyrodę. Coraz więcej ludzi dostrzega ryzyka i straty powodowane ingerencją w naturalny stan przyrody. Obserwujemy zmiany klimatyczne, ginięcie gatunków roślin i zwierząt, a to pociąga za sobą dalsze zaburzenia, jak zwiększanie populacji innych gatunków, które z kolei nadmiernie eksploatują ekosystem, niszcząc go. Człowiek, dążąc do pomnażania swojego dobrobytu, niszczy naturalny stan natury, karczując lasy pod uprawy, regulując rzeki, doprowadzając do zanikania wielu gatunków zwierząt, zabiera pałacie dziewiczych obszarów pod zabudowę, emituje ogromne ilości gazów cieplarnianych zmieniających klimat. Wszystko to powoduje często nieodwracalne szkody, które już odczuwamy. Zaburzenie naturalnej bioróżnorodności zawsze prowadzi do katastrof. Świat działa poprawnie i pozwala na zdrowe w nim egzystowanie, kiedy nie jest zaburzony. Tak samo wygląda to w naszym wewnętrznym mikrokosmosie, który będzie współgrał z naszymi ciałami, o ile nie zniszczymy delikatnej równowagi ustalonej przez naturę. Jednak robimy to. Stosujemy antybiotyki. Tak, czasem są niezbędne. Które niczym bomba atomowa powodują wyrwę w naturalnym mikrobiomie, co można przyrównać do wycięcia lub wypalania ogromnego obszaru lasu wraz z większością zamieszkujących go organizmów. Spożywamy wysoko przetworzoną żywność, która systematycznie modyfikuje naturalny skład mikrobioty. Nie pozwalamy na naturalne zasiedlenie naszych jelit przez pożądane mikroorganizmy, ponieważ nadmiernie sterylizujemy nasze środowisko życia. Tak, nasz mikrobiom często jest zaburzony, a kiedy niszczymy to, co naturalne, to na jego miejsce wchodzi to, co nie jest prawidłowe. Tak jak w zdegenerowanym społeczeństwie częściej dochodzi do aktów przemocy i przestępstw, tak nieprawidłowy mikrobiom jest łatwym celem dla rozwoju niewłaściwych zachowań mikroorganizmów, a to prowadzi do infekcji oraz bardziej wyrafinowanych, niekorzystnych dla nas zdarzeń, jak na przykład chorób polegających na zwróceniu się własnego układu odpornościowego przeciwko nam samym i wielu innych, które dopiero poznajemy. O nasz mikrobiom należy więc dbać. Ale skąd on pochodzi? Gdzie są jego początki? Czy jest nam dany jako rodzaj wyprawki po naszym przyjściu na świat, czy może już się z nim rodzimy? Tak, mikrobiom jest swego rodzaju wyprawką mikrobiologiczną, jaką matka daje na starcie życia swojemu dziecku, o ile proces przebiega zgodnie z ustalonym rytmem natury. Noworodek przychodzi na świat, przeciskając się przez kanał rodny matki i w tym czasie dostaje niezmiernie ważny prezent, którym są bakterie zamieszkujące pochwę kobiety. Te bakterie dostają się do przewodu pokarmowego noworodka i są zaczynem przyszłego mikrobiomu. Kolejne ich porcje są dostarczane przez matkę podczas karmienia noworodka piersią. W mleku kobiecym znajdują się niezbędne bakterie, które zasilają dopiero co zaszczepiony mikrobiom. W świecie naukowym pojawiają się także poglądy, że proces formowania się mikrobiomu u dziecka może mieć miejsce jeszcze w życiu płodowym, ale to wymaga dalszych badań. Jeśli wszystko przebiega poprawnie, to dziecko będzie gotowe na przejście na dietę typową dla dorosłego człowieka. Co się jednak stanie, jeśli poród nie odbędzie się w sposób naturalny? Wiele ciężarnych kobiet rodzi drogą cesarskiego cięcia i to nie dlatego, że są ku temu wskazania medyczne, ale nierzadko z wygody i chęci uniknięcia długotrwałego i bolesnego porodu. Czy w takiej sytuacji nie będzie mikrobiomu noworodka? Otóż nie. Natura nie znosi próżni. Zatem przewód pokarmowy noworodka zostanie zasiedlony przez drobne ustroje ze środowiska, w którym przyszło na świat. A skoro jest to otoczenie szpitalne, tam najczęściej przeprowadza się cesarskie cięcia, to mikrobiom zostanie zapoczątkowany przez szpitalne szczepy bakterii, zazwyczaj bardzo patogennych i odpowiedzialnych za ciężkie zakażenia u pacjentów. A kto pierwszy, ten lepszy. Zatem skoro w tym wyścigu pierwszy były drobne ustroje szpitalne, to one wpłyną na formowanie się nieprawidłowego mikrobiomu. Jeśli na dodatek matka nie karmi noworodka swoim mlekiem, i lekarz wdroży leczenie antybiotykiem z powodu infekcji u dziecka, to mikrobiom będzie całkowicie nieprawidłowy. Jakie mogą być skutki takiego stanu? Najprostsze to zwiększone ryzyko zakażeń wywodzących się z mikrobiomu, wszak tworzą go z gruntu patogenne drobnoustroje. Są jednak możliwe o wiele bardziej dalekosiężne skutki. Z licznych obserwacji naukowych wynika, że dzieci, które przyszły na świat drogą cesarskiego cięcia, zatem mają zaburzone mikrobiom, oraz te, które były poddawane antybiotykoterapii tuż po urodzeniu, wykazują znacząco większą skłonność do wielu chorób związanych z nieprawidłowym działaniem układu odpornościowego, np. alergii, chorób autoimmunologicznych, cukrzycy, choroby leśniewskiego Crohna, a także otyłości, autyzmu i wielu, wielu innych. Wynika stąd prosty wniosek, że prawidłowy mikrobiom współpracuje z całym naszym ciałem, zaś nieprawidłowy zwiększa ryzyko wielu chorób lub zaostrza ich objawy. Od kilku zaledwie lat wiemy o istnieniu tzw. osi jelito-mózg. Jest to wzajemne oddziaływanie mózgu i mikrobiomu jelit. Na początku wydawało się to szokujące i nieprawdopodobne, ale tak, to istnieje.
Okazuje się, że drobnoustroje w jelitach oddziałują na sieć połączeń nerwowych oplatającą jelita. To z kolei prowadzi do stymulowania produkcji neuroprzekaźników, czyli substancji wpływających na układ nerwowy. Neuroprzekaźniki płyną z krwią z jelit i dostają się do mózgu, na który wywierają wpływ. Mózg z kolei reguluje pracę przewodu pokarmowego i tym samym oddziałuje na mikrobiom w nim. Posiadamy już dowody, że pacjenci z depresją czy schizofrenią mają inny skład mikrobiomu niż osoby zdrowe. Innym przykładem znaczącej roli mikrobiomu jest efekt, jaki wywiera na skuteczność leczenia nowotworów. Pacjenci onkologiczni dosyć często wymagają leczenia antybiotykami z powodu towarzyszących infekcji. Antybiotyk zaburza skład mikrobiomu. Badanie wykazało, że osoby poddane antybiotykoterapii gorzej reagują na leczenie onkologiczne przy użyciu chemioterapii, co przekładało się na jej mniejszą skuteczność niż pacjenci, którzy nie przyjmowali antybiotyków. Oczywiście nie możemy powiedzieć, że należy wykluczyć leczenie antybiotykami u osób z nowotworem, ale należy brać pod uwagę jego wpływ na skuteczność terapii onkologicznej. Niezbędne są w tej dziedzinie dalsze szczegółowe badania. A może dałoby się od ręki zastąpić wadliwy mikrobiom prawidłowym? Tak jak robi się ze szpikiem kostnym, kiedy ktoś cierpi na białaczkę. Czasem można go przeszczepić i wymienić na nowy, zdrowy. Tak, takie próby są podejmowane i w wielu przypadkach kończą się poprawą stanu zdrowia pacjenta. Jednak to temat na inną historię. Mikroskopijni lokatorzy naszych ciał mają swoje zadanie wyznaczone przez naturę. Ingerencja w naturalny stan prowadzić może do problemów i tego, co nazywamy chorobami. Nasze działania i wybory mają odzwierciedlenie w stanie naszego mikrobiomu, a zatem i naszego zdrowia i kondycji. Gromadzimy coraz więcej wiedzy na temat związków mikrobiomu z naszym ciałem i coraz lepiej rozumiemy, jak ważna jest równowaga naturalna. Zupełnie tak samo jak w skali makro na całej naszej planecie.